Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Jestem poważnie zaniepokojony obecnością Wiedźmina. A? Dzik i gone. O! W tym odcinku ratujemy sobie naszego ulubionego grajka i muzyka. Szukam parobków! Jaskra. W końcu dowiemy się, co robił głupiego Ciri. Co ci u diabła strzeliło do głowy? Kącik literacki trwa w najlepsze. Ale na miłość wszystkich cholernych bogów Dijkstra! Ten, za przeproszeniem, wieprz? A my poznamy nowe dziewicze tablice na naszym wiedźmińskim szlaku. Każdą białogłowę bez wyjątku, bez względu na wiek, rasę i wygląd zadowolę. Jeśli zgłosi się do was przystojny młodzian imieniem Odry, to będę to ja! Dlatego czym prędzej zostaw sobie lajka, miły komentarz i zaczynamy! Poprzedni odcinek skończyliśmy tutaj, będąc na tropie schwytanego Jaskra. I mamy teraz wejść do tajemniczego tunelu i wejść od dupy strony do chaty, w którym się ukrył ów łowca czarownic z naszym jaskrem. Dobra. Po drabinie zejdziemy, to nawet się nie zabijemy. A jaką mam gwarancję, że mnie nie oszukasz? Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? I nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiesz, że w każdej chwili mogę ci skręcić karki jak kurczakowi. Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, 100 sztab złota. 100 sztab złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankrat, wicehrabia de Ledenhove. Hrabia? Przecież jaskier cię wołają. To dla niepoznaki. Nie będę się przecież każdemu zaplutemu ordynusowi przedstawiał. A teraz podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... Cicho! Coś słyszę. Co? Nie, nie, tylko nie knebel! Uch, szturchnęłam. No cóż, to chyba już i tak zdążyłam okraść tutaj wszystko od krasnoludów. Więc jak ja mam teraz stąd wyjść? Hello? Gdzie tu się wychodzi? A tutaj! Wejdźmy sobie tam. Chociaż ja powinnam najpierw zapisać, ale nie mogę, będąc na drabinie. No, patrzcie, ludzie. W ogóle co, oni tu mają farby porozlewane? Szpagat. Szpagat to zrobi zaraz twoja stara. Dzień dobry. Patrz, jestem czarownikiem. Czaruję. A jaskier, nie produkuj się. Ja uważam, że to jest najbardziej odpowiednia śmierć dla łowcy czarownic, czyli go spalić. Prawda. I teraz sobie zapiszę. Muszę mu wyjmować ten knebel? Jakiś rubin nieskazitelny, czy jakiś tam inny kamień. Uwolnij. Kubek sobie podniosę najpierw. To wy tu macie, krasnoludki. Butelki wody, alkohol. Coś do jedzenia. Fajne, fajne. Tutaj będziemy musieli to chyba rozdupcyć Ardem. Nie chcę atakować postaci. Chcę barykadę rozwalić. Jesus. Zero wolności. Co tam, jaskier? Co tam? O nie, mamy tutaj jeszcze... O! Czekajcie. Proszę, portret przyjaciół. I cyk. Pięknie. Będzie do albumu rodzinnego.
moment, w którym jaskier był cicho. Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier, dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, nie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. A to faktycznie pomocny jesteś. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ściga ją dziki gon. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziałeś ją ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi skurwiela. Retrospekcja znowu będzie. Nie lubię grać Ciri, nie podoba mi się. Poeta w opałach. Jaka płynna zmiana muzyki. Musimy stąd uciekać. Jakiego? Gdzie tu jest koń? Gdzie tu koń jest? Ja nie widzę tu konia. A, otwarta jest teraz ta brama. Boże święty. Dosiądź konia! Dawaj. Szybko. O Jesus. W lewo! Czekaj! Nie mogę tu przejść! Nie! O mi! Panie! Dobrze jest. Chyba. Znaczy, tak średnio. Mogę spać z urwiska? Musimy zostawić tu konie, ale już niedaleko. Musimy? Bo co? Jeszcze. Teraz! Czy mi się te drzwi otworzą dopiero jak ich pokona? Jaskier? Nie. Gdzie jesteś? O, jest tutaj. Na plac biegnę! Za nimi! Straż! Straż! Jaskier! Oni tak nieironicznie w tych maskach chodzą cały czas? Kiedaszować umiesz! Ciri! Ciri? Zaraza! Pojmać tego człowieka! Jak Jaskier jest na bogato ubrany, jakie ma wisiory! Ach, co to była za przygoda! W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Niziołki, to nie jest obraźliwe? Cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Jadłam bułeczkę. Nikt nie będzie chciał czytać tych twoich wypocin. O rany, co cię ugryzło? Martwię się po prostu. Ugryzł to go jakiś utopiec. O Ciri?
Geralt, więcej wiary. Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Geralt, skąd ty to wyjąłeś? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Cóż, nie był zachwycony. A może przyszło ci do głowy, żeby przy okazji szepnąć mu słówko w mojej sprawie? Na przykład, że nie chciałem go oszukać i że jak coś mi zrobić, to będzie miał z tobą do czynienia. Nie, ale następnym razem go uprzedzę. Dzięki. Wiesz, przygody przygodami, ale ciężko się je opisuje z połamanymi rękoma. A Skurwiel mógłby na tym nie poprzestać. A Ziggy Roywen, co u niego? No, dobrze. Wszystko dobrze. Dużo je. To szkoda. Mam wrażenie, że może być odrobinkę na mnie zdenerwowany. Domyślam się. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Jakiej klątwy? Jaskier, recytuj. Czemu interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły? Cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Jezus, Morty! Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli. Gledyw Dorn Eptenate, Bundro Itne i Jachus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermoren. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Co? Kurczę, nie wiem, jak miałam teraz kawerę ustawioną. Jakoś tak. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. Uhu, opierdol. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Spotkaj się z Yennefer. Kiedy ja tu mam questa? Ale po co mu to? Tego, bo my chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarchy, jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Wielkiego? Mamy takich dużo.
Tylko nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. To nic wielkiego. No na pewno. Jak dla mnie... To jest wielki. Obraz, oczywiście. Dobrze, sprawdźmy, co my teraz możemy sobie robić. Czy Zoltan ma nam jeszcze coś do powiedzenia? Nie. Mamy tutaj od razu zaznaczone, żeby się tepnąć na skolegę. Wbiło nam, słuchajcie, dużo punktów doświadczenia, ale mamy teraz tą czarną perłę, bo to też jest takie ochotnik. Co to jest? Podróży, zniszczoną wojną, wiedźmińskie zmysły, przyjaciel, nie, badać tej sprawy. Okej. O! Oko za oko z Roszem. W klubie szachowym po wizycie. Wróg publiczny, audiencji u Radowida. A, to jest o tej Filipie. O, to ja chcę tą Filipę zrobić. Szybciej. Tepnijmy się. Gdzie jest ten znaczek? Tutaj. Kryjówka partyzantów. Miodosytnia. O Jezu, no, nie chciałam kliknąć. Chciałam przesunąć mapę. Ale to wiecie co? Przejadę się tutaj do tej tablicy. Jak już tutaj się tepłam, tylko zaznaczę sobie... Nie, tak. Tak, ten chciałam sobie zaznaczyć. Tu mamy jeszcze jakiś znaczek zapytania w ogóle. Zawołajmy se Kunia. Czemu za mną Płotka? Płotka! Gdzie ty jesteś? Kuniu. Chodź. Patatajaj. Prosto, patatajaj. Teraz wolniej. Taki wolniej, Gerbant. Ja bym chciała, żeby Płotka nie była taka pijana, jak na niej jeżdżę. Ależ tu ładnie. Ależ tu mi się podoba. Ależ ja nie umiem tym koniem jeździć. Jezu, i korci, żeby kliknąć i zabrać roślinkę. Okej. Okay. Uhu, siadą kosy. Lepiej niech pada. Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wypadły nie. Cebulę z olejem. Rówki. Jedziemy. Gdzie ta tablica? O, Płotka, widzę. Nie tak szybko. Płotka, po prostu rusz dupę, bo normalnie cierpliwość tracę. Okej. O Jezu, nie mogę sobie przeczytać z płynia tej tablicy. Dawaj to. Ogrodnika zatrudnię, doświadczonego ogrodnika zatrudnię do zmiany aranżacji parku z modły temerskiej na Nilfgaardzką. Ingrid Wegelbuduje jej przestroga. Ludzie, uważajcie na tych przybłędów z Velen, bo każdy jeden to złodzień, leń, brudas i głupek. Wziąłem paru do pracy w polu, to zamiast chwasty rwać, bulwy wykopali, ta surowo zjedli, no i oczywiście zaraz się pochorowali. Wtedy jak do was tacy zajdą, kijem od razu przegoncie, bo nie fos. Białogłowy zadawalam. Każdą białogłowę bez wyjątku, bez względu na wiek, rasę i wygląd zadowolę. Czy to w pierzynie, czy to w rozmowie, mi tam wszystko jedno. Zainteresowane moją kompanią, panie, proszę o zostawienie na tablicy karteczki z adresem. Jeśli zgłosi się do was przystojny młodzian imieniem Audrey, to będę to ja. O Boże. Szukam paru. Uczciwych i pracowitych ludzi, którzy potrafią radzić sobie w obejściu i pobrudzić się nie boją zatrudniać zaraz. Pulkermos. Pszczelarza zatrudnię, wykwalifikowanego pszczelarza zatrudnię. Moja pasiaka liczy sobie 20 uli i jeden człowiek, to za mało, żeby to wszystko ogarnąć. Płaca konkurencyjna Mirian. Nauka Nilfgaardzkiego, to już czytaliśmy. Helen Herzer, Eri Glorir, Art Pain is an R. Nie rozumiesz, co czytasz? Nie dziwne, bo to po nilfgaardzku. Dobrze. Mógłby być taki mini quest, tak, że idziemy na naukę Nilfgaardzkiego i Geralt
Duka po nilfgaardzku. Ryówka Filipy, czy ja mogę się tam gdzieś tepnąć bliżej? Aż mogę, jakże mogę, pewnie, że mogę. Także idę, nie lubię tym koniem jeździć. Tu. Ryówka temerskich partyzantów to chyba to Rosz jest, prawda? A my mieliśmy zaraz quest dla Rosza do zrobienia jakiś. To może zaraz po tym go ogarniemy. Chodźcie, jak nie. Włosy mnie swędzą w twarz. Mam wiatrak włączony i mi kurczę dmucha co jakiś czas i mnie po nosie moje własne włosy swędzą. Jakież to nieprzyjemne jest. Jak kasę zebrałam. Mamy zachód słońca, romantiko. Jestem ciekawa tego questa z Filipą, bo jakby, no ja wiem, że ona jest tą papugą, nie papugą, co? Co tam karmi krakersami. Ale... Jaki ładny ruin. Właśnie z powrotem. Ale komendancie, tam się roi od potworów i pułapek. Może tak, strzeżcie się. Teraz trudniej. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden. Wybijam was. Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radowid. A faktycznie. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Nie wiem, czy coś skipnęłam przez przypadek na klawiaturę. Potem znaleźliśmy to. Kafelek? Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. A ja już myślałam, że od mojej babci z kuchni zajebaliście. Dobra robota. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Dobry vibe ze współpracownikami. Klucz do kryjówki Filipy Eilhart. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Śmierć. Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Ale skoro nie widzi, to ciężko jej było znaleźć sobie jakąś taką kryjówkę i później jeszcze ją, powiedzmy, na przykład estetycznie ogarnąć. Czy już wtedy taka estetyka na przykład nie jest jakby istotna? Czy już wtedy można mieć wyjebany, nie wiem, żyć w bajzlu i syfie, bo w sumie who cares? Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Znaczy... Ktoś z twoich ludzi tam został? Jak uszli z życiem? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Ach! I oczywiście my wejdziemy. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Na pewno. Skoro jest taka cwana, to na pewno siedzi cały czas w tej samej kryjówce, kiedy w wieży już ją wytropili. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Z czarownicami się uporamy, to i za was się weźmiemy. Jak myślisz, zdziała coś? Kto? Ten zabijaka? W życiu. To wiedźmin. Mamy tutaj torcza. Wiedźmin, nie wiedźmin, za dwa pacierze będzie miej się na baczności, odmieńcze. A tak sobie jeszcze słuchałam, co mnie tutaj plotkują. Znamy niezawodny przepis na wyegzorcyzmowanie wiedźmin. Palmy wiedźmińskie zmysły. Pierdzielmy tu Ardem. O! Zapis
spiski profesora Zygmunta Glogera. Prace badawcze będą przeprowadzone przez Gottfrieda Osmitczele, Sabine Ruxer i Marco Gadla pod przewodnictwem Zygmunta Glogera. Rozpoczynamy prace wykopaliskowe z ramienia Uniwersytetu w Oksenfurcie. Ich celem jest odnalezienie legendarnych skarbów króla Meglora z Estaiar. Mecenasem wyprawy jest princ Adrien Herbu Kotmorski. 8 blatche, 1 dzień prac. Jestem poważnie zaniepokojony obecnością Wiedźmina. Co? Już podczas pierwszego spotkania na zamku Drachim sprawiał negatywne wrażenie. Tutaj w mroku podziemi Enceinte jego obecność przyprawia mnie o dreszcze. Czy aby na pewno jego zadaniem jest ochrona ekspedycji? Ponadto zamek Drachim jest zbyt blisko Oksenfurtu, by nie dotarły do nas te niepokojące plotki o princu Adrienie. Fragment nieczytelny, 11 blatche, 3 dzień prac. Kian zażądał wszystkich notatek, które znaleźliśmy w ruinach elfiej zbrojowni. Odmówiłem. 5 dzień prac. Rozbiliśmy obozowisko w rozległej i suchej kawernie we wschodniej części kompleksu. Jest tutaj kilka aktywnych portali. Obawiam się, że mogą być niestabilne i jednokierunkowe. 6 dzień prac. Wiedźmin zamordował Marco. Mój podopieczny odszyfrował jeden z bezcennych elfickich szkiców, gdy nagle Wiedźmin na moich oczach poderżnął mu gardło i wyrwał z rąk inkunabu. Wskoczyłem w jeden z portali. Wyrzuciło mnie w pomieszczeniu, z którego nie ma wyjścia. O ile nie pojawi się echo portalu, utknę tu na dobre. Mam nadzieję, że Micheli i Gottfriedowi udało się uciec. Reszta notatek trudna do rozszyfrowania. Brakuje w nich dat. Wygląda na to, że Wiedźmin od początku działał na zlecenie princa Adriana. Nie zdziwiłbym się, gdyby teraz na zamku Drachim razem opijali powodzenie swojego planu. Do diaska może trzeba było oddać te elfie schematy Kijanowi. Co mi po nich, kiedy zginę w tej krypcie? Wypiłem resztkę wody, nie mam co jeść, echo portalu nie pojawiło się. Bogowie, nie wierzę w was, a jeśli jednak istniejecie, pomóżcie mi. No, to pomogli. Mamy tutaj coś, ale stary, to trzeba było kopnąć tą ścianę, by ci wyszło w miarę lepiej, nie? A co to jest? Co to jest za łapa? Co ja mam z nią zrobić? Nic tu nie mogę zrobić. Prawda? To mam tu jakiś kilo przynieść? Gdzieś to musi być mechanizm otwierający drzwi jednej płytki. No, ciekawe jakiej, skoro dostałeś jedną do ręki, nie? Halo? No, ruiny jak w Skyrimie. Jeśli jest się sobą, mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Chodźmy sobie tutaj. No dlaczego nic z tym nie mogę zrobić? Geralt, nie utykaj mi w ścianie, ja cię proszę. I jesteśmy... Nie wiem. Gdzieś tutaj. A, dobrze. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Tak, Gerwancik, oczywiście, że trudniej. A niby jak? To muszę wejść przez ten portal? No bo tutaj była ta łapka, ale ikonka, ale nie mogę portale, z tym nic zrobić. Świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa. Kto by pomyślał? No po hops! O, co tam było? Podpal. Uki? Nienawidzę portali. Tasia, flaki się przewracają. Strzępiona na brzegu. To sowie pióro. Skrzyneczka. Ta letra.
palę sobie pochodnie. Tutaj już widzimy jakiś dźwięk, pewnie jakiś pająków, kikimor czy innych. Tak. Mogłem się spodziewać, że zastanę się na Neckery! Nienawidzę Neckerów. Where pozostały Necker? To twój zły dzień. Jezu, Gerwan, no wyjmij ten miecz. Ty nienormalny jesteś? Ja ci klikam już 3 razy. Morty! Geralt! Wątruba Neckera. That's nice. Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. No, ale jak? Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Jasne, że się da. Nie tym. Nie tym. Teraz powinno zadziałać. Ale tym owszem. Ogniwo uruchomiło portal. Dobrze, Gerwan. Robimy hops. Cofnij się, nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Si. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. 50. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans albo może nawet medal. Aha. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonkil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? To cię wpierdolą. Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. Tiririri, list od Filipy. O, kochana Fili, popijam właśnie twój ulubiony koktajl na tarasie w posiadłości ojca pod Mettiną i zastanawiam się, co ci u diabła strzeliło do głowy. Zrozumiałabym, gdybyś po prostu się mną znudziła, przyjęłabym z pokorą, gdyby okazało się, że nie odpowiadał ci model, jaki stworzyłyśmy, albo że znalazłeś sobie młodszą i ładniejszą, ale na miłość wszystkich cholernych bogów, Dijkstra! Ten, za przeproszeniem, wieprz? Zamiast mnie? Nie wiem, czy to żart, czy testowałaś nowe mikstury, od których pomieszało ci się w głowie, ale może to jakaś twoja kolejna gra. Jeśli potrzebujesz być blisko tego prymitywa z powodów politycznych, nie widzę powodu, żebyśmy musiały zrywać naszą znajomość. Ostatecznie to nie byłby pierwszy raz, gdy musiałybyśmy się ukrywać. Czy to jest ta typiareczka? Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Też ciężko w to uwierzyć, zostawić kobietę jakąkolwiek dla Dijkstry. Ale czy to jest ta sama typiareczka, co była w Lochmuin i one się tam okładały pasami po dupa? Dobra, musimy tutaj tego kryształa gdzieś upchnąć. O. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Dawaj, nadupcaj. O, z lagiem.
Dawaj, Garbant. O. Nienawidzę nekerów. Jeszcze nic nie widzę. O. Kotek! Kotek mi klika w klawiaturę. Nie mogę nic zrobić. Mordi. Jak mam grać, jak mi klikasz w klawiaturę? Mordi. Ale jesteś taki mięciutki. Wybaczę ci wszystko, bo jesteś słodkim kotkiem. Och, jakiż ty słodki. Weźmy sobie tego Ignite'a już od razu. Dobra. Płońcie, zmory nieczyste! No. Teraz łatwiej, jak kot nie klika w klawiaturę. To musiało być jej laboratorium. Weźmy najpierw tutaj wątroby podnieśmy. O! Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Zapewne, Gerwant, zapewne. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekerom. Nekerom? To ja muszę zejść tutaj na dół? Czy tutaj są jeszcze jakieś? A są, faktycznie. Tutaj. Jest dziurka. O, ciekawe, dokąd prowadzi. Do nekerów, Gerwant, niestety. O, to łowca. Chodźmy do nich. Patrzcie, palą się, a my stoimy na schodku. Jest. Ej, tego się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że on mi tu wejdzie. To jest. Cóż za niedobry neker. Mamy tutaj coś jeszcze? Chyba nie. No właśnie, właśnie. Biedny łowca wykopyrtnął się tutaj. Gaśmy mu świeczkę, żeby mu nie przyświecała. Okej. Okay. Gdzie tu się upycha tego kryształa? Tu. No tu. No upchnijżesz go, Gerwant. Wyświetli mi się to? Nie trafiła. No błagam, no. Ale mnie drażni czasami ta gra. Że on robi takie niezgrabne kroki. No, odpalaj się. O Jezus, ależ sobie podskoczyłam. A, no tak trzeba walnąć w niego Ardem. Ardem, powiedziałam, Geralt. Ardem. Ja się jeszcze kimnę godzinkę, żeby nie używać mikstury, bo my nie jesteśmy jakami, żeby tyle pić. Mam nienaprawione miecze. Jest, w ogóle... najniższy poziom. Funkcja psucia się ekwipunku jest głupia. Tu mam kowalskie. Dyk. Jeszcze raz. Proszę bardzo, Gerwant. Naprawione, zapisane i idziemy dalej szukać, co się tutaj dzieje. A tak pizgłam dla sportu. A właśnie mogę wejść w tą dziurę, to? Mogę. Floreny. Floreny. Jest tutaj coś... Potek, nic nie widzę. Usiądź z dupą, proszę. O, podpal to. Dobra, pewnie coś tam jeszcze jest. Nie podniosą mnie. Zobaczmy.
To jest cały czas ten koszyk do podniesienia, którego nie mogę oczywiście wcelować Geraltem. Jedną się. No weź się, podnieś się, błagam, no. Nienawidzę tej gry. Dla trzech florenów się męczę. Dobra. O, buty techmistrze. Nowe kapcie dostałam. Dobra, możemy wyjść. Nie opłacało się. Grzybki. A tutaj? Też grzybki. Roz... O! No to nie mogło się obyć bez strażnika. Gerwant, weź tutaj Irdena. I mamy jakiegoś... weźmy może sobie kiecę, załóżmy. Ochronną. Potężne. Mamy lepsze kapcie, lepsze bamboszki, proszę bardzo. Teraz ładnie wygląda. Miałam tutaj gdzieś ten glif na Igni, a to się zakłada na miecz, czy... Nie, na zbroję. To ja wezmę może sobie te prototypy do znaków. Moc znaków, miałam coś takiego. A, to miałam w tych. A, są krwawienie, podpalenie, krwawienie, przyrost adrenaliny, moc znaków. Kalowa. Czy to działa tylko jak jestem na tej broni stalowej? W majdę to też włożę, przecież noszę je cały czas. Pięknie. Dobra. Gdzie on jest? A, tutaj. Weźmy sobie Irden. Postawimy sobie tutaj Irden. Postawiłam sobie ten Irden. O. Chodź do mnie. Idziesz? Weź, bo mi Irden zgaśnie, stary. A ty we mnie ty klucem rzucasz? Chodź wejdź w mojego Irdena. Złap go w Irden, Geralt. Nie wiem, czy Igni go w ogóle szturcha. Go chyba będę w tego Irdena łapać. Może Ardem go spróbuję trzepnąć? Chodź, wejdź w mój Irden, no. Drinknę sobie już jaskółeczkę. Trzepię go ten Irden. On się zaciął? Nie, ten Igni to mu nic nie robi. Trzepnę go Ardem chyba. Ała, trafiło we mnie. Nie podoba mi się to. Ale ten Irden, jak go tłucze, kurczę. Ja nie wiedziałam, że mój Irden jest taki silny, tak szczerze. Esencja żywiołu. Mamy tutaj cokolwiek jeszcze ciekawego? Skrzynka, o proszę, narzędzie partnerskie. O, nie chciałam Irdenka. Nie, to chciałam. Boże święty, nie umiem rzucać zaklęć. I dobrze, bo nie jestem czarodziejem, tylko wiedźminem. Gdzie mam teraz pójść? O,
tam coś widziałam do przeszukania. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. A to żeś mi powiedział, Gerwant. Nic mi to nie mówi. Nie gryź mi kabla, Mort! Morty! Co to? I obraził się, nie mogę. Bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Czy ja mam wejść w ten portal? Mam wejść w te drzwi? Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła. Zakrwawione narzędzie ich do swoich eksperymentów. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. O, żołnierz od Bajomierz, to już czytaliśmy. Wyborna lektura, bardzo mi się podobała. Notatki, prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. No pewnie musiała się zoperować po tym, jak jej wyłupał gały, nie? Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Okej, widzę jeszcze na minimapie, gdzie jest jedna rzecz, którą możemy zbadać gdzieś tutaj. O, 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 tam. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Gdzie teraz? Powiedz Radowirdowi, czego się dowiedziałeś o Filipie. A to my już skończyliśmy tutaj robotę. To easy. Jak ja mam stąd teraz wyjść? Ja po prostu muszę wchodzić po kolei w portale? Czy jakiś mnie od razu przeniesie na zewnątrz? To było miłe. Oj, muszę go wszystkich połazić. Nawet nie wiem, czy w dobre wchodzę, nie pamiętam. Chyba jesteśmy na dobrej drodze do wyjścia. Chyba tutaj już jest wyjście, prawda? Za tym portalem. Ops! Nie? Tutaj? A jeszcze musimy im pewnie coś powiedzieć. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Nie mój problem. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! Co? No dobra, no. Kilka łowców mniej. Och, a jaż miałam zły znak. Ja teraz nawet nie mam samych majków. To jest wyższy level Wiedźmina, ubrany. Ale szpali, co? No, wieczny ogień to was właśnie pali. Nic nie widziałam, ale po krzyku słyszałam, że trafiam. Gdzie tu się wychodzi? Jak się stąd wychodzi? Halo, wypuśćcie mnie. Tędy się wychodzi? Nie, 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 tędy się nie wychodzi. A, tu. A właściwie oni mają coś przy sobie cennego? Czy to był ten? 2 złote. Kajdanki. Jezus. Kajdanki. Niech, dupa, nie. Nie byli bogaci, to biedaki, żołdaki. Ojejku, i musimy teraz iść do Radowida. Do
pana Odchlejusa i spotkamy się z nim już w następnym odcinku, dlatego zostaw subika, lajka, miły komentarz i widzimy się już niebawem. Pa!